Wiecie co, wy mnie znacie już mniej więcej i też znacie moją historię, ale chcę wam coś powiedzieć, co sobie jakby uświadomiłam ostatnio. Bo w ogóle tak, słuchajcie, i popłakałam się, jak sobie to uświadomiłam, bo tak siedzę i mówię, Boże, przecież ja ci oddałam życie, jak miałam 4-5 lat. Że ja wtedy ciebie wyznałam moim Panem. Jak mnie mój tata zapytał, czy chcę oddać życie Jezusowi. I wiecie co? Siedziałam sobie i myślałam o tym, coś tam nagrywałam, jakiś filmik, nie? I tak właśnie myślałam o tym. Ja się popłakałam, mówię, Boże, przecież to się liczyło. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak wiecie, ja się wychowywałam w rodzinie chrześcijańskiej, nie? Więc gdzieś tam dużo rzeczy takich, jakby ja się też jakby no, wychowywałam w tym, co nie? I pamiętam taką historię, kiedy zgłosiłam się do chrztu, a że się wychowywałam w kościele, w którym, żeby wziąć chrzest, to trzeba dokumenty wypełnić. To była rubryczka, data nawrócenia. I wiecie co? Ja nie wiedziałam, co tam wpisać. I poszłam do pastora z tym i mówię, pastorze, ja nie wiem, co tutaj wpisać. Ja nie wiem, kiedy to się stało, ale wiem, że jestem nawrócona, nie? A on w ogóle, wiecie, co mi powiedział? A może nie jesteś? Rewelacja, nie? Po prostu powiedzieć człowiekowi w ogóle z takim umysłem, jakby, nie przeklinam się, ale jakby też znam siebie, nie? Jak funkcjonuje moja głowa i ja w ogóle czasami myślę, już myślę mniej, chwała Bogu. Wiecie, no coś takiego powiedzieć to była po prostu tragedia. Skończyło się na tym, że ja w ogóle skłamałam w tych dokumentach, więc jeżeli mój pastor to ogląda, no to tam jest kłamstwo w tych dokumentach, bo to nie jest dzień mojego narodzenia się na nowo, ale właśnie mówię o tym, dlatego że wielu z nas, którzy się wychowujemy w kościołach, którzy się urodziliśmy w rodzinach chrześcijańskich, wydaje nam się, że nie mamy historii i że nie mamy wystarczająco dobrej historii. A ja w ogóle tego ostatnio mówię, wiecie, nie wiem, jak wam to przekazać, ale mnie to przyszyło. Mówię, Boże, to się liczyło. Ja byłam malutka, ty przyszedłeś do mnie. I dlatego moje życie potem tak jakby wyglądało tak, że było chronione od wielu rzeczy, nie? Że ja wtedy jako małe dziecko oddałam życie Jezusowi i była też ochrona na mnie. No i jakby co, no i sobie, wiecie, potem sobie rosnęłam w religii i tak dalej. A potem kilka lat temu, 3 lata temu spotkałam pełną Ewangelię. I jestem tutaj, wiecie, i jest super, co nie? Także nie myślcie, że wasze historie się nie liczą tylko dlatego, że nie wiem, nie nagrzeszyliście jakoś specjalnie i tak dalej, nie? Bo to nie jest prawda, że one się nie liczą, że trzeba nie wiadomo co tam narobić, żeby się liczyło, żeby to była wielka historia. Bo ja dzisiaj patrzę na moją historię i mówię, kurde, to jest wielka historia. Wyszłam z religii, wyszłam po prostu z jakichś sztucznych tych i idę cały czas do przodu i w ogóle jest coraz lepiej i poznaję Boga takiego, jakim On jest, prawdziwym, a nie w jakichś kurde głupich humanistycznych, nie wiem, albo jakichś takich iluzyjnych, dziwacznych, jakichś pisowskich, nie wiem, klimatach, że Jezus jest takim, no, biega i wszystko przytula, no bo to są bzdury, nie? No, także. Amen.